Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z V-Rising, nie wiem jak to nawet nazwać, mniejsza. 22, 25, dobra. I kochani, kontynuujemy rozgryweczkę, ja to nagrałem od razu po nagraniu tamtego odcinka. Staramy się wybudować jakąś sobie tej bazę. Staramy się coś wybudować, na pewno muszę szybko ogarnąć. Exterior nie, to był Universal też nie. Castle, Walls, Windows też nie. Production, Research, Storage też nie. Które to było? O, to było to. Mist, Blazer? Jakoś tak. Dzięki temu wkładamy sobie kości. I w tej chwili mamy produkowaną już mgłę. Ja nawet tego teraz nie wyłączam, bo już nie ma sensu, widzę, że jest godzina 9. Chyba oznacza rano. 9 AM. Dobra. Zbieramy więcej tego drewna. Szkoda, że sobie nie ulepszyłem tych toporków. Tak, i przechodzi właśnie z dnia na noc. Czy z nocy na dzień, przepraszam. The sun is rising. Wiecie co, ja cię zabiję, bo ty mnie zaczynasz irytować. Pyk, pyk. Animal hide. Przynajmniej nie będziesz mnie irytował już w tej chwili. Dobra, na czym my tu stanęliśmy? Możemy sobie zrobić palisady. Ja bym sobie te palisady teoretycznie już w tej chwili zrobił. Tylko tak. Żeby zrobić wejście, musimy sobie zrobić palisade entrance. Potem będziemy to jakoś zmieniać, ale przynajmniej teraz będziemy się przynajmniej trochę czuli już bezpieczni. Już chyba nam drewna zabrakło, czy nie? Jeszcze nie. Musimy to wyciąć. I zniszczyć. Więc niszczymy. Dzisiaj budowa naszej bazy. Dobra. Zniszczone. Zniszczone. Ale jeszcze te drzewa w sumie będą przeszkadzać. Dopiero teraz zauważyłem, że te drzewa stają się takie okorowane, czy bez kory. Okorowane to się chyba tak nazywam ogólnie, potocznie. Oj, jest niedźwiadek. Tylko 6%, mało. Malusieńko. Dobra. A tutaj co jest? Blocked by palisade pillar? Chyba nie. Ktoś tu oszukuje. Ktoś tu definitywnie oszukuje. Czy teraz będziesz mógł? Będziesz mógł. Mówiłem, że oszukuje. Tu jest wyjście tędy, więc wiecie co? Ja bym sobie to ogarnął. Ogarnąłbym sobie to w tą stronę. Tu wyjście. I tu drzwi. I drzwi też po tej stronie. Okej. Więc mamy już mniej więcej jakieś fundamenty gotowe. Są nawet jakieś płotki. Ulala. Walls. Tu potrzeba planków i stone bricków. Ale my nie mamy stone bricków nawet. My tu nie mamy stone bricków. Blood altar. No możemy to już zrobić powoli. Gdzieś tu. Pytanie, co odblokujemy dzięki temu? To nie jest to. Ratform. Ale tego jeszcze nie możemy. Tego jeszcze nie możemy, dziwne. Nie odblokowaliśmy sobie jeszcze blood... Big Stasha, przepraszam. To też by się przydało odblokować. I właśnie.
jakiś staż by się przydał też zrobić, żeby troszeczkę sobie tych ekwipunków tutaj pozrzucać. Nie jest to dużo, ale zawsze coś, po co ktoś się ma cieszyć. Resztę możemy sobie do castle wrzucić. 4 godziny mamy spokój. Oki. Dobra, to wyłączamy, bo i tak wychodzimy. Szkoda bonusów. Musimy iść tędy. Widzę przy okazji copper, którego oczywiście nie zamierzam porzucić. Nie pięśćmi. Pięściami. Maczugą go. Maczugęsem walimy. No, słoneczko troszeczkę grzeje. Słoneczko troszeczkę grzeje. Jak widzimy, w tamtą stronę musimy lecieć, żeby tego boska sobie złapać. Tak? Dobrze mówię? Tak właśnie. O, tu jest jeszcze sulfur. A, niedźwiedź 1% to nie jest dużo. Ale on chyba nas nie atakuje. O kurde, sorry misiu. Sorry misiaczek. A z kolei cię tak tuczemy i tak, to... To już nie ma żadnego znaczenia. Nie chciałem cię tłuc, no ale trudno. Było tu nie iść. Misiu kolorowy. Koper to koper. Koper jest ważny. Dobra, lecimy dalej. Roach 70% to nie to. To jestem ja. 70%. 3, 8, 6, 8. Nikt nie jest czystej krwi. Chłopaki, wy naprawdę nie chcecie tego. 5, 3. Lipa. O! Czasem ta gra niestety przyhaczy. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu i nie wiem jaki ona ma problem wtedy. Bygbicie jest ogólnie stabilne 60 i w jednej chwili potrafi się zhaczyć strasznie. Gdzie my jesteśmy? W ogóle inną drogą teraz idziemy. Moon is rising, świetnie. 20 poziomy, brood 26, 10, 25, 4. Gdzieś tu? Muger. Nie, no to nie jest... Gdzieś tu nam każe iść, ale tutaj nie ma żadnego zejścia. Oszukują nas. Oszukują nas. No pewnie, że tak. Teraz nam każe iść tam. Wiecie, ja dużo jeszcze o tej grze nie wiem, więc... nie wiem, czy tam się da zejść w dół, czy się nie da. Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że ten taki quest tracker, ogólnie ten smelting... Smelting? Dobrze mówię, smelting. Nie smelting. Smelling. Smelting to jest wytapianie. Ogólnie smelling jest tutaj zrobiony do dupy. Strasznie do dupy. Do dupy. Tyk. I maską po ryju. Oj! Wysunował mnie. Pyk, pyk. 1%, 13%, 3%. Teraz się nie nadajecie na cokolwiek.
Nie nadaje ci się na cokolwiek. Ja tylko tutaj przelazłem, bo zauważyłem, że to jest Copper Bandit Camp. Gdzieś tu szturek był chyba. Może i nie. Będę się w ogóle wyłożył, nie wiadomo po czym. Gdzieś tu? Dobrze widzę. O, tu już widzę, że jest wyższa szkoła jazdy. O! Gnojki. 1-3. Bez przesady, nie chcę was. Procent. Useless. Szukam czegoś dobrego. Co to jest? Hell's Cauldron? Trochę fajnych rzeczy. Miner. Oni nas chyba nie atakują. Naprawdę? Typie! Ja ci tutaj wolność oddaję, a ty kurde mnie atakujesz? No ty jesteś normalny? Ty jesteś normalny? Czy cię Bóg opuścił? To jest tam stone. Hell's Clarion, nie Caludron. Ile procent? 7, 6, 3. Nie warte zachodu. Aj. Trzeba na niego kurde uważać, bo naprawdę jak zaskoczy z tyłu, to jest problem wtedy. Umieraj. Ile procent? 4. Nie chciałem cię zjeść. I nie zjadłem na szczęście. No ale tak, też nie widzę, żeby tutaj było cokolwiek związane z Cooperem. Typku, weź ty się. Proszę. Podudujmy trochę życie. W sumie nie. Mamy bardzo mało blood poolu. O, to właśnie chyba ciebie szukamy. Chyba właśnie ciebie szukamy. Miner 9. Chyba tak. Chyba nawet tak. Mocny! Mocny! Dziadyga mocny jest. Ojej, nie ten klawisz. O! To już sobie kolegów przyzywasz? Nie damy ci się. Ja się healuję przy okazji. Ło! Mamy cię. Na razie. Mamy go. Errol the Stonebreaker. I dużo koperu i w sumie innych rzeczy. Tylko teraz musimy znaleźć byle kogo, żeby się napić, bo już mamy bardzo mało, bardzo, ale to bardzo mało krwi. Pytanie, czy tu ktoś jeszcze został?
Serio, mam tego mało już. Luciki nawet ładny. Workshop walls. Wow. Tego nie widziałem. I inne przedmioty również zbieramy za pośrednictwem takich lutów. Czy przedmioty, inne stoły warsztatowe. I mamy copper ore. Uuu, sporo. Sporo. Ale tego pana to my musimy teraz walnąć. Kolego, ja cię muszę teraz zabić, niestety, w ten sposób. Zmieniliśmy niestety krew. Mamy teraz workera. Uuu, ale ten worker nie jest zły. Czekajcie, dobrze przeczytałem? Tak, zwiększone surowce. Zwiększone obrażenia. Ej, fajne. Dobra, chyba udało nam się zyskać nową umiejętność. Ale jeszcze nie wiem, zaraz zobaczymy. I to był chyba drugi boss dopiero. Dobra, co tam nam się udało odblokować? Aftershock. Coś takiego nam się udało odblokować. Bloodrite. A, to jest zwykły blok. Czyli udało nam się odblokować kolejny chaos. Aftershock. Wow, to może być ciekawe. Tylko tak, tutaj nam to dawało 200% magicznego DPS-a. No dobra, pójdziemy na chaos po prostu na razie. Nie przeszkadza nam to w żaden sposób. Mam się taki wolny zrobiłem. Potem jest kolejna skrzynia. Copper Inot. Cześć, Copper Inot zebraliśmy stąd, fajnie. Play. Bad Gobi. Whitstone. Świetnie. Wszystko zbieramy. Jak leci. I patrzcie, dopiero wysmarkałem nos i znów mam cały zapchany. Boże, jakie to jest irytujące. Kolejny iron. Znaczy, copper, przepraszam, nie iron. I pomarańczowe też, tak samo jak iron. To jest dalsze przejście. Worker, brute, roach. Dobra, spróbujmy. Pyk. Gin. Kolejny koperek. Roach 6%, 14, Warrior 31, w sumie jest spoko. Muszę tego Warriora zabić. Kurwa, ale nie w ten sposób zabić. Jesteśmy za silni. Oj, zjebałem to. Pyk, 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 jak Garen. 2, 16, 16. Nie, 12 nawet. Tylko Sun is Rising. Trzeba spadać, bo gorąco się robi. I wcale nie chodzi mi o... Wcale mi nie chodzi o przeciwników, żeby nie było. Kurde, mogłem sfidować.
Ile on jest? 15. Dobra, trochę pozbieraliśmy surowce. To jest jeszcze skrzynia. Bierzemy wszystko, jak leci. Więcej copper ore. Czy się da zniszczyć? Nie da się zniszczyć, szkoda. Kolejne szczury. Kolejne szczurki. Jeszcze jedna skrzynia. A w sumie fajny jest ten bandit camp. 1%, 21%. No Jezu, cały czas mi się myli ten spell. Umrzyj. I not hurt. Dobra. Zawsze sobie przy okazji jeszcze pozbieramy tych krwinek. Już mamy 250 plus 161. Nie no, spoko. To jest bardzo fajne. Tylko nam to słoneczko strasznie tyłeczek przypala, no. Nawet bardziej niż troszeczkę. Dobra. Mniej słonka. Dobra, i tu chyba weszliśmy, prawda? Cały bandit camp zrobiliśmy. 8-8. Już raczej nic nie ma więcej. No cóż. No cóż. Tu jest nasza kolejna baza. Au! Znów pomyliłem. O. Weźmy sobie te kości i spadajmy stąd. Wow. Bardzo, ale to bardzo nas tu pali. Tu też nas pali. Dobra, rozumiem, że ten Castle Heart jest nasz. To czy nam się udało build selection, to nie to? Tak, udało się. To był ten. Czyli Big Stash już mamy za sobą. O, i teraz byśmy mogli sobie zrobić tego Grace on the Armorer. On już jest na 27 poziom. Ewentualnie wróćmy sobie teraz jeszcze po nasz ekipunek stąd. O kurde, czy to jest sens? Chyba nie ma sensu. Zrobił chyba jeszcze inaczej. Wróćmy się do nowej bazy. Wybudujmy ją do końca. Tak jakbyśmy chcieli. I dopiero zaczniemy przenosić ekipunek. To jest chyba najlepszy sposób. O! Warrior 5%. Nie. Nie interesujesz nas. Stawcie mnie, ja zostawię was. Serio, ta gierka tak wciąga jak cholera. No i mówię, jeżeli będziecie bardzo chcieli sobie pooglądać razem ze mną, to oczywiście głosujcie. O, Row 47%, Warrior. To bez rewelacji. Stują nam się buty. No i tak jak mówiłem, głosujcie w razie czego na tą serię. Lajkujcie, komentujcie, a my po prostu postaramy się z tym moim ziomkiem coś z tej serii nagrać od początku, z samego początku, żebyście mogli poznać całkowicie historię od nowa. Oj, tędy może być ciężko. A może i nie. Au. O! Wilk tak może?
Sulfur. Au, wow, 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 wow. Widzisz, wystarczyło, że troszeczkę... Troszeczkę ten cień się przemieścił, już jest problem. A widziałem, że potem chyba da się robić jakieś nowe resistance, jeżeli chodzi o to. Byłoby to naprawdę bardzo przyjemne. O, prawie mi przypaliło. Prawie mi tyłeczek przypaliło. Wracamy do bazy, robi się akurat noc. Kurde. W tym momencie, gdzie by wypadało coś poeksplorować, to Shiro wraca. To Shiro wraca. Dalej. To jest chyba gracz. Tak, bo we mnie poluje nawet. Nie no, naprawdę ten gracz był aż taki głupi? Jezu, czemu? Nie, to nie był gracz. Horst. Kurde. Oje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 j
Kurde, dobra, mamy mounta. Możemy z niego jeszcze tłuc. Świetnie. Tylko troszeczkę oberwał, no ale chyba to nie problem. Nawet wyszło. Inventory is full. Trochę nas przytruło. Bierzemy tylko kunia. Wjeżdżamy do naszej super bazy. Dobra, jest kunik. Jest kunik. Czasu mamy też od cholery, więc to jest luz. I możemy się trochę pobawić jeszcze w dalsze rozbudowy. Co my potrzebujemy? Planki. Żeby zrobić sobie... O! Stałą mil potrzebujemy lambera. Lumber, czyli drewna. A my chyba drewna nie mamy. A nie mamy trochę, dobra. Troszeczkę jest. Troszeczkę, bo nie za wiele. Wszystko wykorzystaliśmy na ściany. Nadal za mało. Teraz mam ty proge. Pyk, nie macie. Nadal jest inventory is full. Dobra, musimy to zrzucić. Tego bym nie chciał stracić na pewno. To jest od cholery kopera. Tego też bym nie chciał. Oj, kochani, nie pytajcie. Przypadkowo wyłączyłem sobie nagrywanie, ale to w sumie i dobrze, bo od razu musiałem załatwić pewną sprawę. Ale tak, wracając do tego, co my tu mieliśmy robić, bo już nie pamiętam. Nigdy nie było, mimo że z pół godzinki na komputerze, już nie pamiętam, co ja miałem tu robić. Lighting nie. Storage nie. A już wiem, chciałem sobie jeszcze zrobić szybko. Ej, lagi, proszę
Co się dzieje? Proszę nie lagować. Creature 1%. To nam się nie opłaca. Mieliśmy sobie zrobić na szybko jeszcze. Tego co pamiętam. Znaczy mieliśmy zrobić, tylko mieliśmy pozbierać drewno, bo nam brakowało do Lambera. Nie Lambera, do Saul. Saul Mill. Do naszej piły. Do naszej piły. Ryba piła. I myślę, że przy okazji w następnym odcinku sobie jeszcze powiększymy wszystko i już ogarniemy przedmioty, które są w poprzedniej bazie. Creature 20%. 12, nie 20, co ja gadam? Jezu, ta choroba to jeszcze mi się na mózg rzuca przy okazji. Już mam 500 drewna, więc powinno starczyć. Powinno starczyć. Sun is rising. Hop, 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 hop. No mamy podwójne wejście nawet. Toggle. I robimy sobie crafting. To nie jest to. Sawmill. Tak właśnie, sawmill. Może zróbmy go to bardziej tak z boku. Pyk. I wrzucamy sobie resztę drewna, żeby to się już robiło. Dobra, kochani, ale powoli możemy się już żegnać. Myślę, że już się możemy powoli żegnać. Blood Press. Czy nam się to przyda? Nie, na razie już nie będę tu nic robił, po prostu sobie zachowam wszystko, zabieram przedmioty. I będę się tu przenosić, ale to chyba wiecie, zrobię nawet już poza nagrywką. No nie wiem, zobaczę jeszcze. Zobaczę jeszcze. Zrobię sobie tylko jeszcze przy okazji. Zrobię sobie przy okazji jeszcze z tego drewna, co tutaj zostawiłem, jedną skrzyneczkę, bo ewidentnie się przyda. Small stash, small stash. O. I elegancko. Resztę sobie tu chowamy. Jest mniej więcej bezpiecznie. Nic nam tu nie zagraża. Jest fajnie. Minor Sun Resistant Brow. O! Fajnie. Dobra, kochani, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. I my się widzimy już w następnym odcinku, co tam się tłucze. W następnym odcinku z... V-Rising. Nie wiem jak to wymawiać nawet. Dobra. Jest cool. O nie! Zapomniałem, całkowicie zapomniałem. Dobra, kochani. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i hej, hej.